tvpodkarpacie.pl. W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej rozgrywanym na Sanockich Wierchach zajmujący przedostatnie miejsce w ligowej tabeli piłkarze Stali Sanok zmierzyli się z 11 Awią Świdnik. Zasłużyliśmy dzisiaj na porażkę, przynajmniej powinniśmy ten mecz z Awią zremisować i na pewno jest tego szkoda, bo chłopaki zostawili dużo zdrowia, dużo sił na boisku stracili i szkoda, że przynajmniej nie cieszymy się z jednego punktu. Znaczy z samej gry na pewno nie jestem zadowolony, uczulałem zespół na to, że no Stal ma swoje kłopoty, ale będą na pewno grali ambitnie. To się potwierdziło. Mieliśmy troszeczkę inne założenia. Być może wpływ na to miała o dziwo pierwsza bramka, która powinna nam dać więcej spokoju. Okazało się, że tutaj zespół źle zareagował. Po prostu myśleli, że to się tylko na chodzonego da łatwo wygrać. Myślę, że atmosfera nie jest najgorsza. Na pewno atmosfera poprawiło zwycięstwo w Przemyślu. I chcieliśmy po prostu zrobić kolejny krok do tego, żeby jak najwięcej tych punktów w tej rundzie zdobyć. No niestety nie udało się, chociaż naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo nam tego meczu szkoda, bo przynajmniej jeden punkt był w naszym zasięgu. Nie udało się zrobić tego kolejnego kroku, ale już teraz musimy myśleć o meczu w Boguchwale i tam starać się wywalczyć jakieś punkty.
Naprawdę tym chłopcom należą się wielkie brawa. TV Podkarpacie.pl